Następną formą na naszej liście jest sweep. Sweep to nic innego jak wyciągnięcie pewnego profilu na ścieżce, i proces tworzenia tej geometrii składa się z kilku etapów. Zobaczmy, że w pierwszej kolejności musimy narysować bądź wskazać ścieżkę po której będzie wyciągnięty ten profil. My nie mamy żadnej geometrii bądź linii, które moglibyśmy wskazać. Wybieram więc opcję Sketch Path. Pojawia się standardowy panel Draw i mogę Narysować sobie do, 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 dowolną polilinię. Może to być polilinia otwarta, bądź też mógłbym stworzyć zamkniętą obwiednię. Nie ma to aż takiego znaczenia. Następnie zobaczmy w widoku 3D, że pierwsza narysowana linia otrzymała pewną płaszczyznę oraz punkt. Punkt ten definiuje nam miejsce wstawienia profilu w następnym kroku. Zobaczmy, że klikając na, ten, na tą płaszczyznę zaznaczając ją kliknięciem myszy i przytrzymując lewym przyciskiem myszy ja mogę ją przemieścić dowolnie na tej ścieżce. W przypadku prostych linii nie ma to większego znaczenia. Zawsze znajdziemy odpowiadający widok na którym możemy sobie później narysować ten profil. No ale jeżeli byłoby to gdzieś na łuku czy na jakimś narożu pod dziwnym kątem to mogłoby to sprawić nam problem więc możemy sobie w każdej chwili po prostu tą płaszczyznę przenieść w inne miejsce. Ja zaakceptuję ten szkic, i w drugim etapie y, musimy zająć się profilem. I tutaj również mamy dwie opcje. Albo wybieramy profil, albo go rysujemy. Profil to również osobna rodzina o rozszerzeniu RFA, którą moglibyśmy wczytać sobie wcześniej do tego projektu. Zaraz pokażę, jak to zrobić. Ale jeżeli takiego profilu nie mamy i ta lista będzie pusta, wybieram Edit Profile i znowu znajduje się w standardowym trybie rysowania. Tym razem muszę w tym miejscu y, zdefiniować sobie pewien profil. Możemy to zrobić w widoku 3D przechodząc na widok front i w tym miejscu to robić, bądź też z poziomu elewacji również dostać się do y, tej lokalizacji i na przykład narysować sobie dwa okręgi, które będą nam definiować taką rurkę. Klikam zaakceptuj. I ponownie zaakceptuj tak, aby wyjść już z trybu edycji i wstawić sobie gotowy, gotową geometrię. Pokażę Wam teraz, jak możemy korzystać z profili predefiniowanych. Wybieram więc Insert, Load Family i odszukam pod katalog Profiles. Weźmy sobie może jakiś kształtownik stalowy. Klikam Open, wczytam kilka profili i wróćmy do edycji tego sweepu. Mogę to zrobić albo zaznaczając i wybierając Edit Sweep, bądź też każdą geometrię możemy edytować dwukrotnie szybko na nią klikając. Ponownie klikam dwukrotnie na ten profil i mógłbym przejść do edycji tego kształtu w panelu Draw. Ja tego nie chcę robić, tylko po prostu wybrać profil. Wybieram Select Profile i teraz na liście pojawiają się. Wczytane przeze mnie kształty. Klikam zaakceptuj i gotowe. Zobaczmy, że profil ten może być dowolnie przesunięty względem punktu wstawienia, względem tego punktu środkowego. Mog możemy definiować odsunięcie pionowe, poziome, jak i też sterować obrotem tego profilu. Tutaj możemy też wrócić do wymiarów i następnie zaakceptować sobie geometrię. Otrzymują, otrzymując akurat w tym przypadku nieco e, dziwny kształt, ale widzimy, jaki potencjał czai się po prostu w tym, w tym narzędziu. Wczytane rodziny znajdziemy w przeglądarce projektu Families. Profiles, widzimy, że tutaj znajduje się ta rodzina, którą sobie wcześniej wybraliśmy z katalogu. Narzędzie sweep, z narzędzia Sweep będziemy wielokrotnie korzystać w trakcie tego kursu, więc zachęcam Cię na razie, na luzie, potrenowanie sobie funkcji tego narzędzia i dokładne zrozumienie, jak ono działa i jakie opcje w nim się kryją.